Dzisiaj odcinek o Harrym Potterze, także no, ku zaskoczeniu wszystkich postanowiłem przebrać się za Harry'ego Pottera, tak żeby nadać całości klimatu i mieć co wrzucić na miniaturę. Nawet mam różdżkę. I tak, jakby to są zerówki i ja mam minus 3, więc pozwólcie, że ja wymienię jednak na swoje standardowe. To już jakby taki klimatyczny intro mamy z głowy, powiedzmy. Także no, cięcie. 12 seconds later. Dobrze, moi drodzy, dzisiaj chciałbym przeanalizować dla was pierwszą część przygód Harry'ego Pottera z pod tytułem Kamień Filozoficzny i sprawdzić, co pani Rowling zaczerpnęła z historii oraz z mitologii, a wierzcie mi, jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Drugim powodem, dla którego powstaje ten materiał, jest fakt, że dotarła do mnie paczka pełna magicznych gadżetów ze świata Harry'ego Pottera i przygotowałem dla was nawet taki dodatkowy materiał na ten temat, tak żebyście mogli cały ten unboxing zobaczyć i zgarnąć coś dla siebie, bo tam jest taki mały konkurs dla was, powiedzmy. Także no, warto. No my już nie przedłużajmy może, bo nikt nie lubi za długich wstępów, ale na to w tym odcinku jest już chyba za późno. I sprawdźmy, co pani Rowling zaczerpnęła z historii, z mitologii, tworząc pierwszy tom Potterowej sagi. O książkach pani Rowling słyszał chyba każdy, a dla wielu osób z pokolenia lat 90. uzyskały one miano no kultowych, co jeszcze spotęgowały filmy z Danielem Radcliffe'em w roli głównej, który już się tak swoją drogą od tej roli chyba nigdy nie uwolni. Pani Rowling, tworząc swoje magiczne uniwersum, czerpała naprawdę inspiracje zewsząd, wrzuciła je wszystkie do takiego pisarskiego kotła i przygotowała autorskie uniwersum z Hogwartem na czele, które no myślę mnóstwo dzieciaków zamieniłoby chętnie ze swoją standardową szkołą, podstawówką, a teraz pewnie by było na bezrobociu w tym naszym nudnym świecie, nie? Ale dzieło pani Rowling to oczywiście nie tylko szkoła. Autorka wymieszała świat autentyczny z fantastycznym, tworząc uniwersum, w którym niektórym postaciom historycznym dopisuje się czarodziejskie życiorysy. Na przykład Klaudiusz Ptolemeusz, starożytny matematyk i astronom, oraz Korneliusz Agryppa, żyjący na przełomie XIV i XV wieku, alchemik i filozof, do którego autentycznie przylgnęła łatka maga i który zainspirował Goethego do stworzenia postaci Fausta, faktycznie figurują jako czarodzieje na kartach, które dołączane były do czekoladowych żab. O czym zresztą dowiadujemy się w pierwszym tomie przygód Harry'ego Pottera, jeszcze w drodze do Hogwartu, kiedy Harry z Ronem urządzają sobie prywatną ucztę z dużą dawką cukru w przedziale. Nie wiem, czy wiecie, ale pani J.K. Rowling, jak sama zaznaczała, jest pasjonatką ludzkich nazwisk. Ludzkich, bo innych nie mamy. Najróżniejszych. Im bardziej nietypowe, tym bardziej interesujące. I właśnie ta pasja do takich nietypowych, niestandardowych nazwisk przełożyła się na uniwersum Harry'ego Pottera. Ogromna ilość bohaterów posiada imiona i nazwiska o wymiarze symbolicznym, a wiele z nich odnosi się właśnie bezpośrednio i do historii, i do mitologii. Ponadto świat stworzony przez panią Rowling jest przepełniony łaciną, która jako język klasyczny dała początek językom romańskim, takim jak włoski, hiszpański czy francuski. I ta łacina objawia się w twórczości pani Rowling na naprawdę wielu polach, w nazwach miejsc, zaklęciach i imionach. Tak jak już przed chwilą wspomniałem, ogromna większość postaci z Potterowego uniwersum posiada imiona i nazwiska przepełnione symboliką. Jedne są dosyć oczywiste i bezpośrednie, jak na przykład Severus, oznaczający z łaciny właśnie po prostu surowy, srogi, czy Albus, który tłumaczy się na jasny, biały. W świecie Harry'ego Pottera jest jednak mnóstwo imion i nazwisk, które mają taką bardziej rozbudowaną genezę i wielokrotnie, tak jak już zaznaczyłem, nawiązują do mitologii albo też nawet do sztuk Szekspira. McGonagall swoje imię Minerva zawdzięcza rzymskiej bogini mądrości, co odzwierciedla również charakter pani profesor, także Minerva ma tu też funkcję opisową. Ale Minerwę nadal zaliczam do takich nawiązań dosyć oczywistych i powszechnie zrozumiałych. Ciekawej za to ma się sprawa z Hedwigą. Ukochana sowa Harry'ego również nie nazywa się tak bez powodu. Sowa zawdzięcza swoje imię świętej Hedwidze, po naszemu Jadwidze ze Śląska, żonie Henryka Brodatego, która słynęła ze swojej działalności dobroczynnej, otwierała placówki lecznicze, a także zajmowała się ubogimi i sierotami. Do naszej sowy pasuje to więc idealnie, bo jak wszyscy wiemy, Harry był sierotą, a do momentu wizyty w banku Gringotta groszem no też nie śmierdział. I tak, ja też do momentu przygotowania tego odcinka nie byłem świadomy, że sowa Harry'ego Pottera to po prostu jadzia. Warto również jednak wspomnieć o szanowanym i lubianym zupełnie przez nikogo woźnym Hogwartu Argusie Filchu, który będąc zmorą uczniów potrafił wytropić ich dosłownie wszędzie i znał każdy zakamarek Hogwartu.
Imię Argus nie jest oczywiście przypadkowe, gdyż nasz woźny jest imiennikiem greckiego giganta Argusa Panoptesa, który posiadać miał 50 par wiecznie czuwających oczu, co idealnie pasuje do charakteru Filcha. I z racji tego, że dzisiaj główną rolę gra pierwszy tom Potterowej sagi, to nie możemy oczywiście pominąć najsłynniejszego turbaniarza Kwiryniusza Kwirela, który zaprzedał duszę temu, którego imienia nie wolno wymawiać i którego to buźka zdobiła potylicę naszego profesora. I tutaj ponownie mamy nawiązanie do mitologii. Na pierwszy rzut oka dosyć pokrętne, bo może się wydawać, że dotyczy ono mitu o genezie miłości. W Sympozjonie greckiego filozofa Platona Arystofanes prezentuje opowieść o tym, że kiedyś ludzie posiadali po dwie pary rąk, nóg, ale również twarzy. Zeus w swym gniewie podzielić miał nas jednak na dwa oddzielne byty i przez to całe życie schodzi nam na poszukiwaniu drugiej połówki. No pięknie to brzmi, moi drodzy, ale druga twarz Quirela ma dużo bardziej konkretne i mniej romantyczne korzenie. Otóż imię naszego Quirela to Kwiryniusz. Kwiryniusz był jednym ze starych rzymskich bogów, o którym za wiele niestety nie wiemy. W późniejszych latach Imperium Rzymskiego Kwiryniusza zaczęto łączyć bezpośrednio z Janusem, bogiem przejścia i dualności, którego przedstawiano często właśnie jako boga o dwóch twarzach. No i to właśnie Janusowi Kwiryniuszowi Quirel zawdzięcza swoje imię. Jeżeli chodzi o naszą świętą trójcę, powiedzmy, czyli Harry'ego, Rona i Hermionę, to najciekawiej mają się sprawy właśnie z panną Granger, ale o Hermionie chciałbym opowiedzieć w przyszłych materiałach, gdyż jej imię bezpośrednio wiąże się z fabułą Komnaty Tajemnic i Więźnia Azkabanu. Z Wesleyami z kolei to w ogóle jest ciekawie, bo imiona większości członków klanu Rudzielców stanowią nawiązania do legend arturiańskich. Ginny jest skrótem od Ginewry, królowej Camelotu. Artur nawiązuje dosyć bezpośrednio do samego króla Artura, który był skonfliktowany z rzymskim generałem Luciusem, co tylko pokazuje, że tata Draco swojego imienia również nie zawdzięcza przypadkowi. Percy to zdrobnienie od Percivala, który był jednym z rycerzy okrągłego stołu króla Artura, a nasz Ron współdzieli imię z włócznią króla Artura, Rongominiad, bo Artur miał jeszcze inne narzędzia do rozprawiania się z wrogami poza Excaliburem. Geoffrey z Monmouth, walijski kronikarz i duchowny w swoim dziele pod tytułem Historia Królów Brytanii, włócznię nazwał po prostu Ronem. W wypadku Harry'ego sprawa wydaje się dosyć prosta. Harry jest po prostu średnioangielską wersją imienia Henry, które jest typowym imieniem angielskich królów, no w końcu mieli Brytyjczycy tych Henryków blisko 10. I o tych imionach mógłbym tak jeszcze mówić i mówić, ale wypadałoby ruszyć dalej i podsumować tą część odcinka prostym stwierdzeniem, które już powtórzę, że ogromna część imion bohaterów w sadze o Harrym Potterze posiada oczywiście wymiar symboliczny i nawiązuje do staroangielskich legend, mitów, czy też po prostu łaciny. Łacina czy greka wszechobecne są też w nazwach czarów, ale żeby znowu nie wgłębiać się za bardzo w temat, to podam tu przykład w postaci zaklęcia Lumos. Lumos, rzucające nowe światło na sprawy wszelakie, wywodzi swoją nazwę od XIX-wiecznej wersji łacińskiego określenia na światło, czyli lumen. Końcówka os nie pojawia się tutaj z przypadku, gdyż w tej wersji odmiany lumos oznacza po prostu mieć światło. Generalnie praktycznie każde zaklęcie w Potterowym uniwersum opiera swoją nazwę, inkantację na łacinie czy też grece. O samej koncepcji magii i jej historii nie będę tutaj oczywiście opowiadać, bo ten temat już sobie mniej więcej przerobiliśmy w odcinkach o historii magii i okultyzmu, do których oczywiście serdecznie Was odsyłam w formie takiego rozszerzenia dla tego materiału. I teraz chciałbym na chwilę skupić się na fantastycznych stworach, które są nam przedstawiane na kartach kamienia filozoficznego. Jeżeli chodzi ogólnie o bestiariusz Harry'ego Pottera, to pani Rowling serwuje tutaj nam ogromny miks najróżniejszych stworów z najróżniejszych mitologii. W wypadku kamienia filozoficznego najwięcej uwagi poza pojedynczymi wzmiankami zyskują troll, smok, centaury i poczciwy puszek. I tutaj chciałbym przyjrzeć się tak dokładnie takim dwóm mniej oklepanym na wszystkie strony przez gry, filmy i seriale stworom, czyli centaurom i cerberowi, puszkowi oczywiście. Centaury w uniwersum pani Rowling to stworzenia niezwykle honorowe, enigmatyczne, z których każdy ma w sobie duszę filozofa, lubującego wpatrywać się w gwiazdy. Co ciekawe, ta charakterystyka pół koni, pół ludzi stanowi całkowite przeciwieństwo centaurów, jakie znamy z greckiej mitologii. Te centaury mitologiczne były, tak ładnie to ujmując, stworzeniami raczej prostymi. Do zachowań kulturalnych było im daleko. Lubiły alkohol i surowe mięso, a na polu sfery intymnej również cechowały się swobodnym podejściem do tematu, powiedzmy. Centaury pani Rowling przypominają raczej tego centaura, który w świecie mitologicznym stanowił całkowity wyjątek, czyli Chirona.
Chiron, żyjący na górze Pelion, był tym centaurem, który nie pasował do reszty. Cechowała go ogromna wiedza, również w zakresie medycyny, a zgłaszali się do niego poradę najwięksi mitologiczni herosi, tacy jak Herakles, Achilles i Jason. Chiron obdarzony był również darem nieśmiertelności, ale stało się to niestety jego przekleństwem przez Heraklesa, który przypadkowo ranił go zatrutą strzałą, a centaur, nie mogąc znieść bólu, postanowił wybrać śmierć. Książkowy Puszek, trójgłowy pies pilnujący kamienia filozoficznego na trzecim piętrze Hogwartu, to oczywiście Cerber z greckiej mitologii, co zaznaczone jest też pośrednio w samej książce, gdzie Hagrid wspomina, że nabył swojego pupilka od Greka, którego spotkał w pubie. Cerber z greckiej mitologii pilnował wejścia do krainy zmarłych, Hadesu, tak więc jak i Puszek, pełnił funkcje strażnicze. Trzy głowy mitologicznego Cerbera to jednak wymysł późniejszy, gdyż według oryginalnego opisu głów miał mieć nawet 50. W kamieniu filozoficznym ominąć puszka można było tylko dzięki muzyce, przez którą zapadał on w sen. Podobnie miały się sprawy z mitologicznym Cerberem. Orfeusz, słynny śpiewak i poeta, zrozpaczony po śmierci swojej ukochanej Eurydyki, postanowił wyrwać ją z Hadesu. Obejść strażnika, patrz, Cerbera i wkroczyć do Hadesu udało mu się właśnie dzięki śpiewowi i grze na lirze. Pani Rowling w swojej twórczości wykorzystuje cały zestaw mitów i legend i adaptuje je na potrzeby swoich powieści. Jednym z takich legendarnych motywów jest peleryna niewidka, prezent gwiazdkowy Harry'ego. Część z was na pewno kojarzy motyw czapki niewidki, która obecna jest zarówno w mitologii japońskiej, jak i greckiej. W tej greckiej figuruje ona pod nazwą hełmu Hadesa, który wykonany z psiej skóry czynił boga podziemnego świata umarłych niewidzialnym. To właśnie dzięki temu hełmowi mitologicznemu Perseuszowi udało się usiec meduzę, unikając jej zamieniającego w kamień spojrzenia. J.K. Rowling nie wymyśliła jednak wersji pelerynowatej, gdyż peleryna niewidka jako taka obecna jest w walijskich legendach, które samej pani Rowling i kulturze anglosaskiej są z całą pewnością bliższe niż mity starożytnych Greków. I tutaj znowu wracamy do legend arturiańskich, gdzie znajdziemy właśnie wzmianki o płaszczu niewidzialności, który miał być jednym z najcenniejszych przedmiotów w posiadaniu króla Artura i pojawia się w legendach jako jeden z 13 skarbów Wyspy Brytania. Ale wyspy nie miały monopolu na pelerynę, bo jak w wypadku wielu magicznych przedmiotów, pojawia się ona w legendach różnych kultur. Na przykład w japońskich, gdzie figuruje pod nazwą Kakuremino. W jednej z legend Momotaro, bohater wielu tradycyjnych japońskich opowieści, wchodzi w posiadanie płaszcza niewidzialności po odebraniu go ogrom. I teraz przyszedł czas na Nicolasa Flamela oraz kamień filozoficzny, który jest takim motywem przewodnim pierwszego tomu przygód o Harrym Potterze, a Nicolas Flamel pojawia się przecież w najnowszym filmie z fantastycznymi zwierzętami w tytule. Zarówno Nicolas Flamel, jak i legenda o kamieniu filozofów to nie fikcja, lecz autentyczna historia. Otóż kamień filozoficzny był obiektem zainteresowania adeptów sztuki alchemii, będącej protoplastą współczesnej chemii od czasów średniowiecza aż do późnego wieku XVII. Wedle legend miał on pozwalać na przekształcanie zwykłych metali jak żelazo w metale szlachetne jak srebro i złoto. Ponadto miał on również posiadać życiodajne właściwości, leczyć choroby, przedłużać młodość, a nawet zapewniać nieśmiertelność. Celem odkrycia kamienia alchemicy spędzili tonę godzin w laboratoriach, eksperymentując z najróżniejszymi substancjami, dając podwaliny pod naszą współczesną wiedzę nie tylko w dziedzinie chemii, ale również metalurgii i farmakologii. Wiele światłych umysłów obrało sobie za cel odkrycie kamienia, m.in. Isaac Newton oraz Roger Boyle, ale ponoć tylko jedna osoba twierdziła, że faktycznie udało jej się tego dokonać. Był to oczywiście Nicolas Flamel, francuski pisarz przysięgły, żyjący w XIV wieku, którego fascynować miała sztuka alchemii. Flamelowi w 1382 roku miało się ponoć udać odkryć i uzyskać kamień filozoficzny oraz zamienić cynk w złoto dzięki pomocy hiszpańskiego uczonego, który wspomógł Flamela w przetłumaczeniu dzieła Księgi Świętej Magii Abramelina Maga. I co ciekawe, w kolejnych latach Flamel faktycznie dorobił się małej fortunki i nie mógł narzekać na brak gotówki, ale niestety no nie dzięki kamieniowi filozoficznemu, który najprawdopodobniej nadal był jedynie legendą. Źródło bogactwa Flamela jest dużo bardziej przyziemne. Notóż gość był po prostu spekulantem mieszkaniowym, a ponadto zamieszany był w afery finansowe. J.K. Rowling w swojej książce hołduje tej romantycznej legendzie Nicolasa Flamela, ale trzyma się przy tym autentycznych legend związanych z tą postacią. I tego typu
Zaczepu nawiązań w kolejnych tomach serii jest naprawdę cały ogrom i bardzo chętnie bym te kolejne tomy Harry'ego Pottera dla Was przeanalizował, jeżeli tylko oczywiście byście sobie tego życzyli. Także dajcie koniecznie znać, czy chcielibyście odcinek o Komnacie Tajemnic i koniecznie rzućcie okiem na materiał z unboxingiem, bo czekają na Was tam naprawdę, jak już zaznaczyłem, ciekawe fanty. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Kolejny odcinek już za tydzień. Tak, już kończymy z tymi przerwami i będzie oczywiście o For Honor, bo wiele osób już o ten temat prosiło. Także ankiety ponownie nie ma, bo wygrzebujemy się z tych zaległych tematów. No ale naprawdę sporo ciekawych odcinków przed nami. Potop też już niebawem. Także no, ci z Was, którzy lubią taką bardziej klasyczną odsłonę innej historii, niech będą spokojni, bo nadrobimy. To tyle. Na razie. Cześć. Czołem.